Wiele razy zastanawiałam się, jak to będzie być posłanką. No i stało się. Jestem nią, ale nie dostałam jeszcze żadnego zaświadczenia o wyborze na posła, więc z Wrocławia dalej jeżdżę blabla, kasuję bilety w tramwajach. Okazuje się, że nietykalność i immunitet poselski dostaje się w dniu oficjalnego ogłoszenia wyborów, więc niby go mam, ale co rusz trafiam na to, że ktoś mnie wyzywa od ZDZIR za przykładem Jana Pietrzaka. Przed sekundą właśnie obraził mnie człowiek tutaj w parku, krzyczał na mnie, że jestem najgorsza na świecie. Jak egzekwować tę nietykalność? Jak dbać o ten immunitet? Jeszcze tego nie wiem. Dziewczyny na fitnessie gratulowały mi, podobnie sąsiedzi w kamienicy, wszyscy się cieszą. Ja także, ale powiem wam, że już dawno w życiu nie wiedziałam tylu rzeczy. Gdzie będę mieszkać, gdzie będę miała biuro poselskie, kto będzie asystentką albo asystentem. To taki czas przejścia, bardzo dla mnie ważny, ale też taki w zawieszeniu trochę. W skrzynce czekają na mnie już pozwy za kampanię. No cóż, to będą pracowite 4 lata. Bardzo chciałabym was wszystkich nie zawieść.